Cześć i witam w nowym poradniku od Trading Shenzhen. Chciałbym dziś pokazać, jak odłączyć urządzenie od konta Mi. To naprawdę ważne, jeśli masz. Napraw urządzenie i musi być zresetowane lub sprzedajesz je komuś innemu i twoje konto Me jest nadal na nim, więc on może go używać, musisz odłączyć konto. Najpierw wchodzimy na account.xiaomi.com i wprowadź dane logowania do naszego konta Mi. Najpierw musimy kliknąć tutaj zarządzanie urządzeniem i widzimy wszystkie urządzenia połączone z naszym kontem Mi. Klikamy na urządzenie, które jest połączone i jedno być nieznane. I klikamy usuń urządzenie. Teraz urządzenie jest odłączone od konta. I ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, musimy dezaktywuj znajdź moje urządzenie. Dlatego .com. Logujemy się jak zwykle i kiedy jesteśmy w chmurze, klikamy na znajdź moje urządzenie i tam zawsze widzimy najnowsze urządzenie, które jest ze znajdź moje urządzenie. Klikamy na Xiaomi Mi Pad 5, tutaj w tym przykładzie klikamy na 3 punkty i wyłącz teraz funkcję znajdź mój urządzenie. Urządzenie jest całkowicie odłączone od konta i to naprawdę dobrze, więc partner serwisowy może zarządzać i naprawiać je lub możesz je sprzedać. Mam nadzieję, ten samouczek pomógł ci trochę, a jeśli masz jakieś pytania, po prostu napisz je w komentarzach i daj nam kciuk w górę.